Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy wyjątkowo klimatycznie na Podkarpaciu. Szlakiem projektu Cichy Memoriał, który stworzył sanocki artysta Arkadiusz Andrejkow. Wprowadził on nowy rodzaj sztuki na starych budynkach, stodołach, szopach. Na bazie pożółkłych fotografii maluje wyjątkowe murale przedstawiające dawnych mieszkańców wsi. Z taką formą artyzmu trafia prosto w serca. Wybiera zdjęcia, które mają swoją historię i znaczenie. Selekcjonuje opowieści, by stworzyć unikalne obrazy wtapiające się w wiejską przestrzeń. Wspomnienia ożywają. Wracają dawne historie. Czas staje w miejscu. Spotykamy artystę przy pracy w gminie Grabówka. Na stodole rodziny Pierożaków maluje obraz na bazie fotografii, na której znajduje się jako dziecko Krzysztof Pierożak ze swoją mamą i babcią. Tu mieszka Państwa rodzina, Państwa przodkowie. Czy jesteście Państwo wzruszeni, gdy patrzycie na ten mural? Moja rodzina tutaj mieszka od właściwie kilku wieków. I tak się złożyło, że kiedy z Arkiem rozmawiałem o tym muralu, wysłałem różne zdjęcia różnych osób z wioski, nawet takich, których nie do końca znałem, stare fotografie. Akurat złożyło się tak, że wybrał bliskie mi osoby, więc to tym bardziej takie jest miłe, a z drugiej strony taki przypadek trochę wzruszający. Tak. A jak mieszkańcy w ogóle patrzą, postrzegają te memoriały? Bardzo pozytywnie. Zarówno ci, którzy jakiś mają bezpośredni kontakt, ale też ci, którzy troszeczkę są w oddali, i wiem i z rozmowy z Arkiem, i z rozmowy z innymi ludźmi, że wiele osób chciałoby, ale nie każdy ma stodołę, tak? To też jest w dzisiejszych czasach nie takie oczywiste. Ale tak jak wspomniałem, bardzo pozytywnie jeżdżą, oglądają, robią sobie zdjęcia, interesują się też przez to bardziej historią okolicy, danej wioski, no ale też swojej rodziny. To pozytywnie tak wpływa, że ludzie zaczynają gdzieś tam w przeszłości doszukiwać się i interesować się tym, co kiedyś było. Wracać do korzeni, a z drugiej strony to jest takie ocalenie od zapomnienia. Tak, to też i wiele tych fotografii odnalezionych na przykład z takiego powodu już gdzieś nie jest zagubionych, tylko trafia do rodzinnego archiwum. Jest na przykład zeskanowanych, czyli jakby mają drugie życie i raczej już nie zaginą. Dzięki swojej surowości drewniane drzwi są praktycznie gotowe jako podłoże malowideł. Andrejkow stara się uzyskać wrażenie postaci wychodzących z budynku, tak jakby dawni mieszkańcy wsi byli tu od zawsze. Zastaliśmy Ciebie dzisiaj przy pracy. Co malujesz? Co dzisiaj tworzysz? Dzisiaj tworzę kolejny mural na stodole. Jak zwykle jest on inspirowany starą fotografią dawnych mieszkańców tej miejscowości. Skąd czerpiesz pomysły na miejsca, gdzie będziesz tworzył swoje murale? To znaczy najbardziej inspirują mnie właśnie takie jak tutaj podłoża, czyli stare stodoły, szopy, różne chaty takie wiejskie. Generalnie działam głównie na terenach wiejskich i jeśli budynek jest ze starych desek, to jest dla mnie takim właśnie bardzo, bardzo odpowiednim podłożem i tam umieszczam w formie takiej malarskiej dawnych mieszkańców podkarpackich wsi, często też podlaskich ostatnio. Ten projekt przenosi się też poza już granice mojego województwa. Na drewnalach często malowani są ludzie, którzy już odeszli. Mieszkańcy sami wysyłają do Andrejkowa stare fotografie, bo chcą złożyć im hołd. Dołączają zdjęcia budynków gospodarskich. Został nam jeszcze jeden etap, czyli usunięcie siatki. Mam do tego taki specjalistyczny płyn, który możemy łatwo zmazać. Siatka jest tu. To jest płyn, czyli źródlana woda. To artysta decyduje, gdzie przybędzie z plecakiem i pędzlem. Tworzenie to jego wielka pasja. Czy mieszkańcy wsi sami się do Ciebie zgłaszają? Czy to jest tak, że gdzieś jesteś w jakimś miejscu, zobaczysz piękną szopę, pukasz do drzwi i pytasz o historię rodziny? W tym momencie już sami ludzie się do mnie zgłaszają. Widzą moje prace, chcieliby coś takiego mieć też u siebie, wysyłają mi drogą najczęściej mailową fotografię swoich stodoły, skanują mi zdjęcia. Na początku było tak, że faktycznie musiałem szukać tych miejsc, pukać tam poprzez znajomych. Nie wszyscy chcieli
żebym powiedzmy malował takie murale. Twierdzili, że nie chcą mieć jakichś duchów nawet namalowanych u siebie na podwórku. Ale teraz ten projekt na tyle się rozrósł, że co jakiś czas praktycznie no, w każdym tygodniu dostaję nowe oferty współpracy i jestem tak właśnie zasypywany też starymi fotografiami dawnych mieszkańców wsi. Dla wielu osób zobaczenie takiego zdjęcia, przeniesienie takiej fotografii na budynek to jest bardzo wzruszające przeżycie, prawda? Najczęściej tak, najczęściej jest to bardzo taki sentymentalny moment, ten proces malowania. Generalnie na początku miało być tak, że maluję dawnych mieszkańców, ogólnie wsi, w której powstaje mural, ale z biegiem czasu ten projekt się tak sprecyzował, że jednak obecni gospodarze chcą właśnie mieć namalowanych swoich dziadków, nieżyjących swoich czasem rodziców. Także wszystko zamyka się w takim kręgu rodzinnym i może być to też forma takiego podziękowania właśnie obecnych gospodarzy dla tych byłych właścicieli, bo często osoby, które maluje, one budowały ten dom, budowały tą stodołę, pracowały w niej, hodowały zwierzęta, także jest to taki częściowo żywy pomnik i takie wspomnienie w formie muralu. Generalnie jest zawsze radość, to wywołuje uśmiech i takie pozytywne emocje. Ludzie później się chwalą tymi pracami. Projekt ten też pełni taką funkcję, powiedzmy, turystyczną, edukacyjną. Dużo osób przyjeżdża szukać z całej Polski tych stodół i buduje się taka fajna relacja, bo dzięki temu osoby odwiedzające chociażby nasze podkarpackie województwo poznają takie inne miejsca, inne zakątki. Nie zawsze są to takie typowe punkty turystyczne i dzięki temu rozmawiają z gospodarzami, dowiadują się różnych ciekawostek. Najczęściej maluję o takich ludzi, którzy są też bardzo skorzy i chętni do rozmów, do opowiadania o wsi, o jej historii, czy też o właśnie tych nieżyjących osobach już z rodziny. Ukryte w naturze obrazy są dosyć trwałe. Artysta gruntuje deski przed pomalowaniem. Używa farb elewacyjnych, odpornych na różne warunki atmosferyczne. Obrazy na stodołach i domach mogą stanowić wyjątkową atrakcję turystyczną. Powiedzmy o projekcie Cichy Memoriał, który podbił serca Polaków i nie tylko. No, niezłe stwierdzenie. Projekt trwa już teraz czwarty rok. Zaczął się w 2017 roku. I zaczęło się tak dosyć spontanicznie. Jakoś te stare zdjęcia zawsze mnie inspirowały w malarstwie. Ja jeszcze ponad 10 lat temu robiłem dyplom z malarstwa, takiego tradycyjnego na uczelni na płótnie, które było inspirowane właśnie moimi jeszcze starymi zdjęciami z mojej rodziny. A druga strona, jakoś tak zawsze poszukiwałem nietypowych podłoży do malowania, gdzie tak jak tutaj na stodole tą zniszczoną deskę starą można już wykorzystać jako fragment obrazu. I szukałem właśnie po pustostanach różnych miejsc, po jakichś betonach, jakichś składach drewna, tak żeby to tło wykorzystać, żeby było częścią obrazu. Ja na przykład przychodząc i zaczynając malować taką stodołę, twierdzę, że tak naprawdę ten obraz zaczął się malować już wiele lat wcześniej. Tak? I ja tylko tutaj dopełniam jakby tego dzieła. I no, projekt trwa w najlepsze. Coraz więcej tych stodół. Myślę, że na koncie teraz mogę mieć, muszę to po tym roku obliczyć, ale w okolicach już 70 na pewno jest nie tylko właśnie tutaj w naszym województwie. Masz artystyczną duszę, czy zawsze wiedziałeś, że będziesz malować, że to jest twoje przeznaczenie? Zdecydowanie nie, bo zacząłem malować dosyć późno, bo w wieku 17 lat za dzieciaka powiedzmy nie wykazywałem żadnych takich powiedzmy ponadprzeciętnych zdolności. Zaczęło to się właśnie w szkole średniej i dosyć tak nietypowo, bo ja tworzyć zacząłem od takiego klasycznego graffiti malowanego gdzieś tam ukradkiem po nocach. No i to był taki pierwszy impuls powiedzmy działań plastycznych. Później już zacząłem malować portrety też sprayami, też właśnie w większym formacie. I później poszedłem na studia, będąc jeszcze właśnie w technikum geodezyjnym. Skończyłem to technikum, później studia plastyczne.
No i tak to później się rozkręciło, że gdzieś tam malowałem właśnie po nocach, gdzieś już później legalnie duże ściany. W międzyczasie musiałem robić obrazy na studia, jakieś zaliczenia, a w swoim czasie jakoś te drogi już się tak połączyły, powiedzmy. Już nie używałem żadnego tam pseudonimu, żeby się gdzieś podpisywać, tylko już oficjalnie zacząłem działać pod swoim nazwiskiem. Czy myślisz, że gdybyś mieszkał w innym województwie, w innym miejscu Polski, tworzyłbyś inaczej? Czy to Podkarpacie jakoś w tobie jest? Bo widać taką duszę podkarpacką w tych twoich pracach. Wydaje mi się, że prace mogłyby się różnić, mogłyby wyglądać inaczej. Przez to, że właśnie jakby te swoje obrazy wkomponowuję w tą przestrzeń, w tą naturę. Staram się działać właśnie z takim szacunkiem do tego otoczenia, żeby te prace zbyt mocno jakby tak nie uderzały widza, tylko były częścią przyrody, częścią natury, jakby były tutaj od zawsze. Murale z pewnością nie przetrwają próby czasu, jednak sprawiają, że pamięć o dawnych mieszkańcach wsi ożywa i to ma ogromne znaczenie. Ruszamy w dalszą drogę, szlakiem świątecznych smaków. Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez karpia. Trafiamy więc do królestwa najbardziej znanego karpia w Polsce, do Doliny Karpia. Produkcja karpia zatorskiego, który posiada certyfikat chroniona nazwa pochodzenia, prowadzona jest na terenie trzech sąsiadujących ze sobą gmin położonych w zachodniej części województwa małopolskiego. Są to gmina Zator, gmina Przeciszów położone w powiecie oświęcimskim oraz gmina Spytkowice położona w powiecie wadowickim. Obszar geograficzny produkcji karpia zatorskiego obejmuje łącznie 134 km2, przy czym w największym stopniu produkcja prowadzona jest na terenie gminy Zator. Jaka jest historia karpia zatorskiego? No, historia karpia zatorskiego zaczęła się karpia w Zatorze. W 1320 roku, to już praktycznie XIV wieku, na tym obszarze były hodowane karpie i stąd trafiały na stół królewski na Wawel. I proszę sobie wyobrazić, że w tamtym okresie już było coś takiego jak przyznakowanie przydatności ryby do spożycia. Czyli jeśli obcięto jedną płetwę grzbietową, ona jeszcze mogła trafić na królewski stół. Drugą też, a jak już obcięli trzecią, trafiała na stoły mieszczan. A że w tamtym okresie było prawie 50% dni postnych, za nieprzestrzeganie wybijali zęby, więc ryby były bardzo popularne. My w tym okresie nie robimy, nie wybijamy zębów, nie robimy nic złego. Mamy tego znakomitego karpia zatorskiego, który jest hybrydą dominii polskiej, izraelskiej, gołyskiej. Czyli jest to ryba wyprodukowana w celu uzyskania lepszej mięsności. Czyli on jest hodowany w cyklu dwuletnim, czyli z takiej małej rybki do normalnego karpia, takiego 1,5-kilogramowego. Lokalni hodowcy i naukowcy dzięki obserwacjom, pracom badawczym i doświadczeniu, tak zwaną metodą zatorską, wyselekcjonowali karpie najlepiej przystosowane do panujących na tym terenie warunków przyrodniczych. Metoda chowu oparta jest na dwuletnim systemie, uzyskując w pierwszym roku wzrost masy ciała ryb od 60 do 150 gramów. Karp zatorski charakteryzuje się dobrym wygrzbieceniem i zwartą formą. Jest rybą szybko przyrastającą o wysokiej wydajności mięsnej. Mięso karpia zatorskiego charakteryzuje się świeżym rybim zapachem i delikatnym smakiem. Do produkcji karpia zatorskiego stosuje się krzyżówki czystej linii karpia zatorskiego z czystymi liniami węgierską, jugosłowiańską, gołyską oraz izraelską. Otrzymane w ten sposób potomstwo charakteryzuje się także wysokimi cechami produkcyjnymi i dobrą przeżywalnością. Właściwości mięsa są tu jego całkiem inne, bo jest to młoda ryba, jakby o rok krócej hodowana. Mamy coś wyjątkowego. Praktycznie od XIV wieku te ryby były na królewskim zamku, teraz są za to w całej Polsce. Ludzie doceniają tą rybę i znają, prawda, w Polsce i nie tylko. Nasze ryby są wyjątkowe, bo
są hodowane pod nadzorem lekarzy weterynarii, pod nadzorem ichtiologów, a przede wszystkim z dużym dodatkiem serca rybaka. Także są one wyjątkowe, są wyjątkowo przygotowane na każde święta, czyli nie mają innych zapachów, nie mają nic innego. I no wspaniałe mięso, no i wspaniały smak. A jeśli mówimy o smaku, czym wyróżnia się karp zatorski? No właśnie, delikatnością. Bo karp zatorski jest hodowany w cyklu dwuletnim, tak jak wspomniałem, to jest tak jakby cielęcinka wśród ryb, czyli mięso jego jest troszeczkę inne od tego karpia hodowanego w cyklu trzyletnim. No i dlatego też został zanotowany i chroniony przez Unię, dlatego że jest hodowany w cyklu dwuletnim i to po prostu go wyróżnia od innych ryb. Nie posiadamy wiadomości, kto sprowadził i upowszechnił hodowlę karpi na ziemiach polskich. Mamy natomiast pewne informacje co do tego, kiedy zaczęto budować stawy rybne i kiedy rozpoczęła się planowa gospodarka stawowa. W Polsce planowy chów udomowionego karpia lustrzenia zapoczątkowano co najmniej w połowie XII wieku. Wzmianki dotyczące hodowli karpia znajdujemy m.in. w opracowaniach źródłowych Stanisława Krzeżanowskiego i Bolesława Ulanowskiego, a także w rękopisie kapituły Katedry Krakowskiej z 1450 roku. Przed świętami, jakby pani tu przyjechała, to wydaje się, że wszędzie są mgły w koło, wszędzie, gdzie pani popatrzy, to mgła. A to nie jest mgła. U nas po prostu jest tradycja wędzenia tych ryb, tych karpi na święta i w tym okresie, kiedy właśnie zbliżają się święta, wszyscy wędzą, żeby można było poczęstować swoich znajomych, swoich sąsiadów bardzo dobrą rybą. Stawy zatorskie były i nadal są ostoją najszlachetniejszej odmiany karpia, zwanego królewskim. Kupując karpia zatorskiego, pamiętajmy, że kupujemy produkt markowy, godny królewskich stołów, wyhodowany w oparciu o kilkusetletnią tradycję. Nie opuszczamy świątecznych klimatów. Od dziecka słyszymy, że święty Mikołaj ze swoimi reniferami mieszka w Rovaniemi i stamtąd z pomocą elfów wysyła prezenty do dzieci z całego świata. Jednak jak się okazuje, białobrodego dobrodzieja można spotkać nie tylko w Finlandii, ale także na polskich wsiach. Mikołaj założył swoją wioskę w Bałtowie w województwie świętokrzyskim. Mijając magiczną bramę tej wsi, można przenieść się do świata spełnionych marzeń, spotkać bajkowe postaci, które wciągną wszystkich do wspólnej zabawy oraz poznać wesołe elfy, które uwijają się z przygotowaniem prezentów. Sercem tego magicznego miejsca jest chata świętego Mikołaja. No jesteś wreszcie w Mikołaju! Tu, w swym ogromnym tronie, oczekuje na gości najsympatyczniejszy dziadziuś na świecie, sam święty Mikołaj. Obok niego, jak zwykle, krząta się pani choinka, która każdego zaprasza na pyszne domowe wypieki i kubek gorącej czekolady. W wiosce świętego Mikołaja zobaczymy m.in. osadę elfów i piernikową chatkę. Kraina Mikołaja powstała również we wsi Pomigacze na Podlasiu oraz w Kołacinku w województwie łódzkim. Jest tam okazja, by spędzić czas ze świętym z Laponii oraz pobawić się z jego pomocnikami. Po grach i zabawach znajdzie się również czas na wypicie rozgrzewającego zimowego napoju oraz zjedzenie pysznych pierników. Kraina jest pięknym miejscem, gdzie każde dziecko znajdzie zabawę i radość. Spotka się ze świętym Mikołajem i jego przyjaciółmi, przespaceruje się po bajkowej ścieżce, odwiedzi mennicę świętego Mikołaja, odnajdzie magiczną gwiazdkę i przede wszystkim zabierze ze sobą piękne wspomnienia. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Ładnie biegnij, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. No to najchętniej to bym sobie własną kupę. Nie zawali się? No właśnie, nie wiem, czy to wytrzyma. Ale rozumiem, że to nie był żaden przytyk odnośnie mojej wagi. Ja też bym umiał tak pomalować. Ale mi się nie chce.